Witam wszystkich, fajnie, że tak licznie przyszliście. Słuchajcie, my w naszych projektach my bardzo często rozmawiamy na temat różnego rodzaju podejść architektonicznych, na temat bibliotek, różnego rodzaju technik, wzorców projektowych itd., ale nie jest aż tak często poruszany temat frameworka i szczególnie frameworka w kontekście styli architektonicznych. Oczywiście, żeby było jasne, jest bardzo dużo prezentacji traktujących o frameworku, ale najczęściej te prezentacje skupiają się na tych technicznych elementach, czyli na przykład na tym, jak używać routera, walidatora, formularza i tak dalej. A umówmy się, to są pewne powtarzalne elementy, które robimy bardzo podobnie w różnych projektach, tak? To, o czym ja chciałbym tutaj z wami porozmawiać w tej prezentacji, to jest to, w jaki sposób framework i konkretnie Symfony jest w stanie być wykorzystane w kontekście różnych podejść architektonicznych i jak w tych podejściach ono pasuje. Ponieważ, jak wszyscy wiemy, Symfony jest zbudowane komponentowo, ma dużo takich narzędzi, które pozwalają na przejęcie całkowitej kontroli nad tym, co robimy. Więc tutaj właśnie chciałem pokazać między innymi, jak ja to rozumiem, jak ja do tego podchodzę, podejście, które mi się sprawdza i podejście takie, które zwyczajnie w moim przypadku działa. Więc krótko mówiąc, jak Symfony pasuje do różnych styli architektonicznych i w jaki sposób można wykorzystać jego własne mechanizmy w taki sposób, żebyśmy to my kontrolowali cały proces, a nie żeby narzędzie kontrolowało nas, czyli żeby jak to się mówi, żebyśmy to my mieli narzędzie, a nie narzędzie miało nas. I tutaj jest taka, słuchajcie, śmieszna dygresja, jeśli chodzi o naszą branżę, bo nasza branża ma problem z nazywaniem rzeczy i ogólnie z takimi umiejętnościami, których nie da się łatwo skwantyfikować. I nie wiem, czy pamiętacie, to chyba nawet już kilkanaście lat temu, było coś takiego jak Mindset DevOps. Czyli było coś takiego jak DevOps, to była taka radykalna idea, że programiści powinni generalnie wiedzieć, co to znaczy, że ich aplikacja jest na produkcji, jak ona działa, tak? I z drugiej strony administratorzy, czyli tak zwani OPSi, powinni też wiedzieć, że ta aplikacja to nie jest tylko jakaś kawałek binarki na serwerze, tylko że ona też coś działa, też jakoś żyje. Krótko mówiąc, mamy dwa silosy, które ze sobą zupełnie nie rozmawiały, więc może spróbujmy zacząć rozmawiać. Będzie lepiej. I co nasza branża zrobiła? Standardowo, zamiast nauczyć się tego, że tak powinniśmy robić, nasza branża sobie zasłużyła stanowisko DevOpsa. I podobna śmieszna rzecz jest właśnie z architekturą. Ponieważ generalnie umiejętności architektoniczne, czyli umiejętność spojrzenia z góry na cały projekt, przewidzenia pewnego rodzaju przepływu informacji przez cały system i tego, jak ta informacja ewoluuje, jak ona żyje, z czym ona się łączy i tak dalej, to jest właśnie to, co robi architekt. I każdy z nas powinien mieć takie umiejętności, każdy z nas powinien inwestować czas i swoje takie jakby zainteresowania w to, żeby mieć chociaż podstawowe takie jakby pojęcie o tym, w jaki sposób te rzeczy w sobie żyją. Czyli to nie jest tak, że ja tylko robię swój task, swój taki element, tylko ja faktycznie wiem, jak ten task się łączy w większą całość i który to jest element całego projektu, nie? Ale co nasza branża zrobiła? To samo, stworzyło stanowisko architekta. I teraz to jest właśnie śmieszna sytuacja dlatego, że ja właśnie też między innymi jestem takim architektem i w sumie fajna robota, także nie narzekam, ale generalnie rzecz biorąc, właśnie naprawdę chciałbym bardzo zachęcić do tego, żeby w takie umiejętności inwestować, bo dzięki temu nam się po prostu prościej rozmawia. To jest na takiej zasadzie, jak znacie nasze wzorce projektowe i wiecie, jak będziemy rozmawiali na takie tematy, bo wiesz, bo ja tu wrzucam taką klasę i ta klasa potem ma taki interfejs, coś tam, to w ten sposób można bardzo długo. A jak ci powiem, używam strategii, używam dependency injection, dwa słowa i każdy wie, o co chodzi. Tak samo jest z architekturą. Jeśli ja powiem CQRS, jeśli powiem jakikolwiek inny buzzword, ale ten buzzword wiąże się z jakimiś konkretnymi definicjami, to w tym momencie jest nam po prostu o wiele łatwiej o tym rozmawiać i jesteśmy w stanie od razu, właściwie w trzech słowach, dojść takiego do wniosku, co w takim systemie powinno się zadziać. I teraz tutaj jeszcze, tak jak mówię, bardzo ważna rzecz, że to, co ja tutaj mówię, jest bardzo zniuansowane. Architektura to nie jest, w architekturze jest bardzo dużo takich, powiedziałbym, technik, wzorców projektowych, jakichś takich podejść, ale to jest naprawdę takie bardzo niezdefiniowane i to bardzo często zależy od prywatnego podejścia, od tego, w jaki sposób wam się tak jakby dobrze projektuje, w jaki sposób wam się pracuje, od tego będzie zależała wasza architektura. Pewne reguły tej architektury można dowolnie łamać, jeśli tylko jesteście świadomi tak jakby tej konsekwencji. Więc to, co ja wam tutaj pokazuję, to jest to, w jaki sposób mi się to sprawdza, jak ja to rozumiem i jak w moich projektach to działa, tam, gdzie mam taką możliwość, ponieważ to jest po prostu to, taki sposób, w jaki sobie ja sobie sam wypracowałem, w jaki sposób ja działam i powiedzmy mniej więcej, jak to właśnie wygląda, bo wiadomo, że wielkie projekty będą działały trochę inaczej niż ten przykład, który tutaj pokażę, ale zasada działania będzie głównie ta sama. Więc dlatego specjalnie sobie zrobiłem, słuchajcie, certyfikat, który mówi, że ja mogę mówić, to zależy,
kiedy tylko będzie potrzebne. Tak? Także wiecie, jest taki, tutaj zapoczę sobie taki cytat, bo wiecie jak to jest. Co mówi każdy konsultant? To zależy. A co mówi każdy dobry konsultant? Od czego? I dlatego w tej prelekcji chciałem z wami porozmawiać zarówno o tym, co robimy, dlaczego robimy, od czego to zależy i też właśnie jakie są kryteria podejmowania takich decyzji. Czyli w sensie nie tylko, jak się mówi, ryba, ale też trochę wędka. Czyli jak, jeśli wrócicie do swoich projektów, w jaki sposób takie decyzje można podejmować. I teraz wszystko by było fajnie, gdyby nie jeden mały mankament, który musimy najpierw sobie wyjaśnić, tak? Ponieważ ja nie lubię frameworków. I jest tutaj, mamy trochę kwas. Bo przychodzi gość, robi prezentację o frameworku, no i mówi, że nie lubi. No to jak to? No i teraz właśnie, to jest właśnie ten pierwszy niuans, który chciałbym tutaj wyjaśnić. Nie lubię frameworków, ponieważ przede wszystkim w bardzo wielu projektach framework jest utożsamiany z architekturą. To znaczy, że te wybory, które zostały podjęte za was podczas tworzenia frameworka, czy to przez twórców Symfony, Laravela, Zenda, jakiegokolwiek innego frameworka, po prostu bardzo często jest tak, że bierzemy framework, czyli na przykład bierzemy takie Symfony, no to co, bierzemy best practices Symfony i jedziemy. Bierzemy Laravela, to co, fasady i wio. Bierzemy Zenda, to bierzemy ichnie tak jakby zasady projektowania aplikacji i jedziemy. I framework staje się de facto naszą architekturą, czyli zaczynamy po prostu rzeźbić aplikację we frameworku, a to jest coś, co oczywiście przy małych albo krótko żyjących projektach może się sprawdzić. Ale przy długo żyjących projektach i szczególnie takich, które muszą ewoluować, bardzo często się okazuje, że początkowe nawet te dni czy tygodnie pracy, które nam ten framework oszczędził, to rzadko kiedy są tygodnie z mojej perspektywy, ale powiedzmy, że tak jest, one się szybko zaczynają, przestają się sprawdzać, ponieważ potem tracimy miesiące na próby obejścia całych mechanizmów, nad którymi nie mamy kontroli. Także pierwsza rzecz, framework nie powinien definiować architektury, bo w projekcie zawsze jest jakaś architektura, tylko pytanie jest takie, czy ta architektura jest incydentalna, przypadkowa i wynikająca z narzędzi, które wzięliśmy, czy ona jest faktycznie celowa, skrojona pod to, co chcemy osiągnąć. Ponieważ znowu, to zależy od czego? Od tego, co chcesz osiągnąć. Więc jeśli chcesz osiągnąć szybki development, to być może po prostu weź sobie tą gotową lipkę do generacji rzeczy i wygeneruj sobie to, co potrzebujesz, tak? Ale jeśli potrzebujesz ewolucyjnej architektury w projekcie, który jest mega skomplikowany i który ma głęboką domenę, to takie generyczne rozwiązania bardzo często oszczędzą wam tydzień, a zmarnują miesiąc. Tylko tego oczywiście nie widać 1 stycznia, tylko dopiero na przykład, nie wiem, 15 listopada. I właśnie jedną z rzeczy, którą robi architekt, to jest to, że on wie, że 15 listopada w tym projekcie będzie ten sam problem i już 1 stycznia. Już wtedy wam powie, słuchajcie, te skróty w architekturze możemy zrobić, ale tych nie, bo jeśli zrobicie mi te skróty, to ja nie mam narzędzia, dzięki którym mogę podjąć decyzję, co z tym dalej zrobić. I framework oczywiście ma swoje miejsce w architekturze, ale on ma właśnie miejsce w pewnym bardzo dobrze zdefiniowanym wycinku, ponieważ framework jest takim elementem, takim narzędziem, które pozwala nam na komunikację ze światem zewnętrznym i też zastosowanie pewnego rodzaju konwencji w samej konfiguracji tego, jak aplikacja będzie działać. Czyli wasza aplikacja to jest zarówno biznes, który realizujecie, no bo umówmy się, że każdy projekt, jaki piszemy komercyjnie, to jest projekt, który komuś ma zarobić pieniądze. Więc krótko mówiąc, to jest jego biznes i to my ten biznes musimy tak jakby w tym projekcie zawrzeć, a nie tak jakby jakieś nasze techniczne mechanizmy. Więc im bliżej tego biznesu będziemy, tym łatwiej będzie nam zwyczajnie komunikować się z biznesem i tym łatwiej będzie nam tworzyć to rozwiązanie skrojone pod to, czego od nas biznes oczekuje. Więc to jest naprawdę mega, mega fajna zaleta. I druga sprawa to jest to, że frameworki to są narzędzia i tylko narzędzia. Czyli to jest nasza odpowiedzialność, żeby używać ich dobrze i to jest nasza wina, moja też, jeśli zrobimy to źle. Krótko mówiąc, to jest tak jak młotek, tak? Jeśli wbijamy młotkiem gwoździe, to jest wszystko super, ale jeśli w pewnym momencie ten młotek tak nam wrasta w rękę, że nie jesteśmy w stanie go odłożyć, to jest problem. I to jest właśnie też coś, co dobra architektura nie pozwala temu się stać. Dobra architektura trzyma cały czas wszystkie narzędzia w ryzach. Ona pozwala frameworkowi tylko stąd dotąd, domenie stąd dotąd, komendom stąd dotąd, ale ona wie, że ogólny proces, tak jakby komunikacji w całym procesie, jest zaprojektowany w taki sposób, żeby żadna z tych rzeczy nie mogła wyjść. A jeśli wychodzi, to w pewnych konkretnych przypadkach, które zostały jawnie dopuszczone, tak jakby przez projektujących ten system i przez programistów. I wybór frameworka nie jest także końcem rozmowy na temat architektury, ponieważ, tak jak powiedziałem, projekt ewoluuje, biznes ewoluuje, domena ewoluuje i nie chcemy mieć na żadnym etapie czegoś w stylu
że decyzje podjęte 1 stycznia, gdzieś tam w listopadzie, blokują rozwój projektu. Nie chcemy tego. Dlatego po prostu musimy przyjąć tę odpowiedzialność i musimy po prostu cały czas kontynuować rozmowę, ponieważ to jest cały czas ewoluujący temat, to jest cały czas temat, który trzeba non-stop podnosić, czy to, co robimy, jest dobrym pomysłem. Ja na przykład w pracy, jak i tak tam zajmuję się teraz już właściwie bardziej takimi rzeczami właśnie jak ta ogólne podejście już właściwie bez konkretnych zadań, bo początkowo trzeba było, wiadomo, wejść po prostu w środek i ten projekt wyprostować, ale jak już ten projekt został wyprostowany, to w tym momencie zajmuję się właśnie tą górną częścią, ale to jest cały czas, ja sobie zadaję to pytanie, czy jak przychodzi do mnie programista i mówi, że słuchaj, wiesz co, bo tutaj coś jest ten trudny mechanizm, nie? To jest właśnie bardzo cenny feedback. On nie narzeka na to, że ja zrobiłem złą robotę, tylko być może ten projekt się zmienił na tyle, że ja muszę przemyśleć te moje warstwy. Może muszę dać mu inne rozwiązanie, muszę dać mu inne narzędzie, znaleźć inną bibliotekę albo znaleźć jakiś inny wzorzec, który jemu pomoże zrobić to tak, jak on oczekuje. To nie jest tak, że jak ktoś mówi, że zrobiłeś coś źle, to zrobiłeś coś źle, tylko on ci daje feedback, że ty mógłbyś zrobić coś lepiej. I to jest właśnie wtedy pytanie, które można sobie zadać, co mógłbym zrobić lepiej. I to nas prowadza do właściwie takiego, do takiej dychotomii, takich dwóch opcji, czyli coś, co nazywam roboczo, to jest moje własne pojęcie, także nie ma sensu tego googlać, podejście frameworkowe i podejście biblioteczne. Krótko mówiąc, w podejściu frameworkowym mamy generalnie rzecz biorąc kontrolę zabraną w zamian za to bezpieczeństwo tak jakby tej struktury frameworkowej. Czyli krótko mówiąc, tak jak na przykład używacie Zenda, Laravela, Symfony, te klimaty, to zauważcie, że jedyne miejsca, w których możecie podjąć decyzję na temat tego, cokolwiek się dzieje w projekcie, to są na przykład kontrolery. Okej, no kontrolery to dosyć szerokie miejsce, tak? Ale kontrolery, eventy, jakieś subskrybery, tego typu rzeczy, tak? Nie jesteście w stanie sobie powiedzieć, żeby ten event na przykład się w ogóle nie wykonywał. Bo ten event jest korową częścią tego frameworka. Nie możecie, że chcielibyście jakiś inny event, to nie wiem, powiedzmy, w Symfony mamy generalnie chyba 4 główne rodzaje eventów, kernel request, response, terminate i view, czy coś takiego. W każdym razie chodzi o to, że gdybyście chcieli mieć jakiś nowy event typu, nie wiem, after response, inny niż response, nie jesteście w stanie tego zrobić, bo musielibyście przeorać ten kernel domyślny, tak? Musielibyście zaimplementować taką korową część sami. I to jest właśnie ta część, że czasami to jest fajne, że framework zabiera tam tą kontrolę, ale w zamian za te rzeczy, które oferuje, ale czasami właśnie jest druga sprawa, podejście biblioteczne, czyli podejście, tak jak na przykład używacie bibliotek, szczególnie takie właśnie jak mailery, notifiery, tego typu, czy validatory, zauważcie, ja biorę validator, mówię, weź mi to zwaliduj, daj mi wynik, ale idź sobie. Mailer, masz tu maila, wyślij, daj mi jakieś informacje, czy wysłałeś i idź sobie. I wtedy to ty kontrolujesz całą sytuację, to ty wrzucasz w tą bibliotekę informację, to ty kontrolujesz, jak ona będzie wywołana, czy będzie w pętli, czy nie będzie w pętli, czy będzie w evencie, czy nie będzie w evencie. Chodzi o to, że to jest podejście takie biblioteczne, takie, w którym każde narzędzie zewnętrzne jest przez nas kontrolowane i to jest nasz proces i tylko zewnętrzne kole do tego, czego potrzebujemy. W odróżnieniu od podejścia frameworkowego, gdzie to framework definiuje proces i mówi, to teraz ja cię zawołam. Dlatego to jest bardzo istotny taki mindset, który trzeba mieć w głowie, kiedy jakie podejście mamy. Czy w naszym projekcie mamy podejście frameworkowe, czy mamy biblioteczne, czy może jakiś miks, ale w sensie, czy mamy tą kontrolę, czy jej nie mamy. Czyli krótko mówiąc, czy framework, czy biblioteka. Więc krótko mówiąc, czy ja nie lubię frameworków? Tu się pojawiła taka gwiazdka, celowo. Dlatego, że ja, to nie jest tak, że ja frameworków nie lubię, tylko ja właśnie nie lubię tego, że w procesie cała nasza branża frameworki robi dokładnie tak, jak powiedziałem, takie tego nie robić. Czyli krótko mówiąc, bierze framework i ten framework determinuje wszystko. Determinuje architekturę, determinuje styl komunikacji, determinuje proces przetwarzania informacji i praktycznie daje w zamian, no niestety niewiele, bo po prostu callbacki do tego, co potencjalnie chcemy osiągnąć, tak? Więc nie lubię frameworków z gwiazdką, ale lubię Symfony. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim Symfony jest dobrym frameworkiem. Tylko, że znowu, to zależy od czego? Od tego, że Symfony jako framework ma pewne narzędzia, które pozwalają mi nie używać go w taki sposób i pozwalają mi właśnie przejąć tą kontrolę w tych krytycznych miejscach, których oczekuję właśnie, że będę miał. Jakie to są kryteria? Otóż po pierwsze, Symfony zapewnia nam jasny podział odpowiedzialności pomiędzy komponentami, czyli każdy komponent tego frameworka, jak wiemy, Symfony właściwie było pierwszym frameworkiem, które właśnie takie podejście komponentowe wprowadziło. Zend 2, jak powstawał do PEM, to niestety się spóźnił pół roku, więc niestety Symfony zjadło cały ten tort i dlatego właśnie teraz mamy taką sytuację, jaką mamy. I naprawdę te komponenty są zaprojektowane tak dobrze, że możemy każdy z nich wyjąć
wymienić, nawet jeśli tego nie chcemy, ale możemy to zrobić. Możemy to wyjąć, bo każdy z tych komponentów jest dobrze opisany interfejsami i on, te interfejsy są tak zbudowane, żebyście w żaden sposób nie mieli takiego poczucia, że ja koniecznie muszę użyć komponentu Symfony, bo inaczej to nie da rady, po prostu trzeba będzie wyrzeźbić coś. Jeśli na przykład był taki case, na przykład parę lat temu, że Nikita Popow napisał taki router, o wiele szybszy od wszystkich innych routerów. Nazywał się FastRoot. I teraz fajna rzecz, tylko jak to zrobić tak, żeby ten framework, ten router wymienić? Otóż okazuje się, że trywialna sprawa. Wystarczyło stworzyć implementację router interfejsu, która pod spodem wywołuje tego FastRoota i praktycznie podmiana tego routingu sprowadzała się właściwie do dostosowania kontraktu komunikacji. Nic, żaden problem. Teraz z rzeczami, które weszły z całkowitą Symfony chyba 3.4 albo 4.0, zwyczajnie to weszło wtedy, Symfony Router stał się wiele szybszy, więc nie ma już takiej jakby potrzeby czegoś takiego robić, ale gdybyście potrzebowali, to ta decyzja jest cały czas w waszych rękach, nie została wam zabrana. Czyli nawet jeśli tego nie chcecie robić, cały czas ta decyzja jest w waszych rękach. I to jest naprawdę mega fajne, jeśli ten projekt jest duży, jeśli ten projekt faktycznie ma ewoluować przez lata. Druga sprawa to jest to, że Symfony wspiera nasze wybory architektoniczne i to właśnie wynika z tej pierwszej cechy. On wspiera nasze wybory architektoniczne, bo żaden z tych bibliotek, żadna z tych interfejsów nie narzuca nam żadnej konkretnej struktury. Możemy dowolnie je złożyć, rozłożyć, mówię, jak radziecki karabin. Kolejna rzecz to jest to, że Symfony nie zmusza nas do używania w ogóle siebie jak frameworka. Jeśli chcielibyście wykorzystać same komponenty i z nich złożyć to pewien framework, ja kiedyś sobie zrobiłem taki właśnie test, to też była właśnie jedna z moich pierwszych prezentacji w ogóle w całej tak jakby karierze, że autentycznie można złożyć i rozłożyć całe Symfony właściwie w 50 linkach kodu. Wystarczy dosłownie tego potworzyć te routery, kontenery i całą tą resztę, 50 linii kodu i macie całe Symfony. Naprawdę po prostu, wiesz, bez żadnej jakiejś tam ściemy, tak? Oczywiście są pewnie jakieś tam pomniejsze rzeczy, które są gdzieś tam pointegrowane, ale co do zasady cały proces przetwarzania aplikacji, bez żadnego problemu. Składacie cztery komponenty na krzyż i jest Symfony, dosłownie. I Symfony po prostu pozwala ci, jeśli dobrze go użyjesz, zapomnieć po prostu, że tam jest jakiś framework. To jest po prostu, mówię, w pewnym momencie zobaczycie, że jest kilka importów z frameworka, i to jest koniec tematu. Ja naprawdę to powiem, to jest taka radykalna opinia, ale gdyby po prostu niektóre komponenty Symfony można było przenieść do SPL-a PHP-owego, ja byłbym za. Co najmniej router. Router IDE to naprawdę już ja bym był w siódmym niebie. I teraz, skoro wiemy już, dlaczego frameworki potencjalnie mogą być problematyczne, w jaki sposób te, powiedzmy, dziury nie wpaść, w jaki sposób myśleć o tym, jakie kryteria podjąć, to teraz po prostu porozmawiajmy o tym, jak to faktycznie w moim przypadku działa, czyli w sensie, jak to podejście generalnie wygląda. Ja zawsze mówię, to jest taki cytat, że jak mi pokażesz przepływ informacji w swoim systemie, to ci generalnie pokażę pasującą architekturę, bo ja dokładnie będę wiedział, co chcę zrobić. Jeśli twój system jest generalnie bazuje na różnego rodzaju operacjach, czy to będą operacje sekwencyjne, niesekwencyjne, asynchroniczne, nieasynchroniczne, tego typu rzeczy, to z tego dosłownie wynika prawie, że architektura, więc to jest najbardziej istotna rzecz, zastanowić się, gdzie jest dokładny przepływ informacji w całym naszym systemie. Z tego oczywiście wszystko wynika. I więc rozpoczynając tu część, to powiem już taką konkretną, mamy najprostszy i najmniejszy sposób na zainstalowanie Symfony, czyli użycie Skeletona. Więc Composer, Create, Project, Symfony, Skeleton. Proszę bardzo, Symfony się instaluje, przez chwilę coś tam sobie myka, po momencie cyk, dostajemy coś takiego. I co my tutaj mamy? Mamy Bin Console, czyli standardowy interfejs konsolowy Symfony. Mamy Composer JSON-a, Composer Loka, mamy trochę różnych jamlin z konfiguracji, które siedzą z Scale Config i mamy już tam niżej rzeczy, które nas faktycznie interesują. Czyli mamy public index PHP, który jest naszym front kontrolerem, mamy katalog SRC, w którym siedzi kontroler jako pusty katalog i biblik kernela. Jest jeszcze Symfony Log, VAR na cache i vendory, ale tak naprawdę interesuje nas najbardziej ta właśnie część w SRC, bo tam będzie żyła nasza aplikacja, więc w sensie, co my tam możemy fajnego zrobić? I co możemy zrobić, że tak powiem, z tą strukturą, to zauważcie, że zainstalowaliście właśnie framework ze wszystkimi konwencjami, konfiguracjami, zależnościami i tak dalej, a wszystko, co się stało, to jest to. Tu nie ma żadnych konwencji, tu nie ma żadnych rzeczy, które zostały narzucone, tu w tym momencie można zbudować dowolną architekturę, nie ma żadnych, że tak powiem, założeń, można po prostu rzeźbić, co się tam tylko podoba. Więc co możemy z tym zrobić? No i teraz prosta sprawa. Jak to się zazwyczaj robi? No to załóżmy, że piszemy na przykład system do jakiegoś warehouse'u samochodów. No to prosta rzecz.
No to po kolei, nie? Mamy usera i samochód, no to komendy, kontrolery, encje, formularze, menedżery, repozytoria, security, routery, serwisy, kernel i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ja właśnie miałem taką wątpliwą przyjemność, kiedyś pracowałem takim projektem, gdzie pewien właśnie vendor zewnętrzny, korporacja zleciła mu do zrobienia takiego projektu i generalnie biorąc po roku pracy powstało, tam jakieś krudy powstały, nie? No to zapytacie na przykład, ile może być generalnie warstw w takim krudzie? No, ja bym powiedział tak, że generalnie do zrobienia kruda powinny być tak z dwie w porównaniu do trzech rzeczy. Jakiś kontroler, jakaś encja, może jakiś serwisik, może jakiś menedżer, tak? Więc generalnie trzy rzeczy. Więc pytanie, co tych, nie wiem, tam 9 czy 7 warstw nie robiło w tym projekcie. I wiecie, i to było śmieszne może, jakby tych encji było faktycznie dwie. Bo jeśli macie taki projekt, to wiecie, że tam żyje 3 miesiące, to okej. Okay. Nie oceniam. Ale jeśli ten projekt miał być wielomilionowym projektem, który miał być rozwijany przez lata, przez zespoły, zarówno in-house, jak i zespoły outsourcowe i tak dalej, i w momencie, kiedy takich rzeczy w projekcie nie jest dwie, czyli user i card, tylko rzeczy, takie rzeczy jest 60, i to autentycznie mówię, to nie jest żaden żart. Te rzeczy było ponad 60, to takich właśnie pionowych slajsów krudowych, tylko to było jeszcze śmieszne, gdyby faktycznie to były wertykalne slajsy krudowe. Problem jest taki, że mniej więcej tak od 20 czy 30 zaczęło się robić powiązania. I były sytuacje, w których na przykład menedżer wywołuje repozytorium coś wajduje używając wajdatora, jeszcze sprawdza routerem, czy ktoś ma uprawnienia, nie, i potem się okazuje, czy ja mogę użyć tego ifa? No nie mogę użyć tego ifa, bo ten if to determinuje w 30 innych miejscach po prostu, co się ma stać, tak? To jest po prostu coś, do czego doprowadzi was takie jakby ślepe podążanie za tak zwanymi best practices frameworków, bo to jest to, co tak jakby framework generalnie tak jakby poleca. To jest na takiej zasadzie, że ty się nie martw, masz tu katalogi na wszystkie jakieś takie techniczne silosy i ja to po prostu złożę, tak? Więc to jest problem w momencie, kiedy faktycznie, kiedy ty pokazuję przykład tak jak tutaj, to jest fajne. Jak ktoś pokaże taki przykład z 60 encjami, to się wiadomo, to się nie zmieści na tym slajdzie, nawet jakby mieli ekran 4K albo nawet 8K, to się nawet na tym jednym ekranie nie zmieści, tak? A pomyślcie sobie, że wchodzicie do takiego projektu jako pierwszy programista, który gdzieś tam przyszedł z ulicy, to jest po prostu, mówię, rok nauki, co tam się w ogóle dzieje, tak? Dlatego właśnie czegoś takiego nie robimy, nie podchodzimy do tego w ten sposób. To jest właśnie stary przykład tego, jak framework steruje właśnie architekturą, jeśli pozwolimy mu na to, tak? To dokładnie do czegoś takiego po prostu dojdzie. Być może gdzieś po drodze zacznie się robić jakieś, nie wiem, podkatalogi, może zacznie się to jakoś organizować, ale co do zasady, ten sam problem będzie cały czas tak jakby tylko w innej formie, tak? To tak jak się często mówi, że niektórzy mając big ball of mat, próbują zrobić modularny monolit, no ale wychodzi niestety tylko distributed ball of mat, tak? Czyli po prostu mniejsze kulki, tak? To dalej tak jakby niewiele niestety zmienia. Więc krótko mówiąc, kto z was nigdy takiego projektu nie zrobił? Dobra, ja też swoje ręki nie podnoszę, żeby nie było. Także mówię, ale spoko, fajnie, że nikt nie podniósł ręki, to powiem, czyli wszyscy wiedzą, jaki jest ból, tak? Więc w tym momencie, zanim przejdziemy jeszcze do tej kwestii najbardziej kluczowej, czyli po prostu w sensie jak to zrobić fajnie, to krótka i bardzo, bardzo, bardzo uproszczona wprowadzenie, żebyśmy po prostu wszyscy wiedzieli tak jakby o czym jest mowa. Krótkie wprowadzenie do stylów architektonicznych, które były wymienione w temacie tej prelekcji, czyli po kolei. Pierwsza rzecz to jest tak zwana architektura heksagonalna, znana też jako porty i adaptery. I tu generalnie są dwie rzeczy do zapamiętania. Pierwsza rzecz to jest to, co tutaj mamy na dole, czyli domena, aplikacja, infrastruktura. Każdy moduł systemu jest zbudowany w taki właśnie trójwarstwowy sposób i domena to jest takie miejsce, w którym się dzieje się cały nasz biznes, czyli wszystkie nasze koncepty biznesowe, kontrakty, komunikacje z nimi i tego typu rzeczy. Na warstwie aplikacji mamy definicję wszelkiego rodzaju intencji zmiany, czyli na przykład comment i intencji pytań, czyli tego, jaki jest stan systemu. I na tej warstwie znajdują się właśnie takie rzeczy, a infrastruktura to jest taka warstwa, na której już właśnie integrujemy domenę i aplikacje z tymi rzeczami z realnym światem, czyli integrujemy po prostu z faktycznymi jakimiś bazami danych, kolejkami, mailami, czymkolwiek, tak? Czyli na warstwie domeny istnieje tak jakby tylko koncept biznesowy, jako ogólne, efemeryczne pojęcie, coś w stylu klas ENCI, agregatów, tego typu rzeczy. W aplikacji mamy intencje zmiany systemu i też definicję pytań, jakie systemowi można zadać, a na infrastrukturze dzieje się faktyczna integracja ze światem zewnętrznym, tak? To jest ta pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że każdy z tych modułów definiuje porty, czyli potrzebuje pewnej zależności oraz adaptery, które mu tą zależność dostarczają. Także to jest naprawdę w dwóch zdaniach, architektura heksagonalna i tyle potrzebujemy, żeby dalej po prostu pójść z tym tematem.
Druga sprawa to jest CQRS, czyli Command Query Responsibility Segregation. To jest taka radykalna idea, że cały nasz projekt składa się generalnie ze zmian stanu i pytań o ten stan. I my te pytania modelujemy konkretnie, używając zupełnie dwóch oddzielnych modeli. Model zapisu, który jest zmieniany komendami, i model do odczytu, do którego są zadane pytania poprzez query. Także jest to taka radykalna idea, po prostu, że cały nasz projekt, no umówmy się, albo coś zmieniamy w projekcie, albo pytamy o jakieś informacje. Także to nie jest żadna nowatorska idea, ale to jest dlatego fajne podejście architektoniczne, bo ono takie wymusza skonstruowanie systemu w ten sposób. Kolejna rzecz to jest Domain Driven Design, który nam daje narzędzia pozwalające na izolację pewnego rodzaju informacji w naszym projekcie. I takie techniki właśnie, jak bounded konteksty, jak aggregate routy, jak value objecty, to są wszystko techniki izolacji informacji w taki sposób, żeby można było operować na dobrze zdefiniowanych kontekstach, żeby te konteksty po prostu były jednoznaczne. Czyli żeby nie było tak, że robimy jakąś operację i ta operacja po prostu w zależności od tego, kto ją wywołuje, miała zupełnie inne tak jakby wywołanie na systemie. Tak? Także to jest bardzo krótkie i pewnie bardzo, że tak powiem, uproszczone podejście. I też mamy jeszcze jedno takie podejście, to jest właśnie event sourcing. To jest taka bardzo radykalna idea, w której zamiast operować bezpośrednio danych, my publikujemy jedynie eventy, że coś się w naszym systemie stało, a nie zapisujemy ten stan. I potem projekcje, to jest taki mechanizm, który na podstawie tych eventów rekonstruuje faktyczny stan aplikacji i to pytamy, tak? Czyli krótko mówiąc, jeśli coś w naszym projekcie jest komendą, zmienia stan, to publikuje event, że coś się zmieniło i wtedy to jest czas dokonany, po prostu to się już stało, to się już nie odstanie, a projekcje regenerują ten kontekst i wtedy możemy o ten stan pytać. Więc mając tą wiedzę teraz w głowie, co możemy dalej zrobić? Otóż przesuwamy sobie nasz kernel ze zwykłego katalogu, zwykłego SRC, do współdzielonego modułu shared, do katalogu infrastructure, bo wiadomo, że będzie to infrastruktura, ponieważ kernel będzie tym najbardziej zewnętrznym elementem po prostu uruchamiającym całą aplikację i pozwalającym nam po prostu na skonstruowanie tak jakby całej tej struktury. I co robimy dalej? Wypełniamy resztę katalogów. Załóżmy, że będzie to najbardziej sztampowy przykład, czyli rejestracja użytkownika, więc zakładamy sobie moduł też account i wypełniamy brakujące katalogi, czyli w każdym katalogu mamy domenę, aplikację, infrastrukturę i tak samo tutaj tą samą strukturę. Dzięki temu już oddzieliliśmy takie rzeczy, że powiem, które potencjalnie są spoza domeny typowo modułowej, biznesowej, do współdzielonego modułu shared, do którego będziemy po prostu ładowali wszystko, co jest tak jakby czysto techniczne, związane z tymi rzeczami, a nie konkretnie biznesowe. I potrzebujemy teraz kolejnych elementów, więc co możemy dalej zrobić? Dalej potrzebujemy po pierwsze definicji intencji zmiany systemu, więc w tym wypadku będzie to u nas w katalogu application, w shared, będzie to command interface, czyli taki marker interface dla wszystkich klas, które będą komendami, oraz interface command busa, oraz najprostsza PHP-owa implementacja synchronicznego command busa, którą za chwilę pokażę. I teraz co tutaj w tym kodzie będziemy mieli? Otóż tego kodu naprawdę jest niedużo. W interfejsie command busa definiujemy właśnie tylko prostą rzecz, czyli po prostu obsłużę tą komendę i nic nie zwracaj. Czyli po prostu przyjmij komendę i ją wykonaj. Wynik po prostu jest nie, dla mnie taki jakby nieistotny, czyli można to przerwać, rzucając jakiś wyjątek, tak? Ale co do zasady, nie informuj mnie wyniku tej komendy. I w synchronicznym command busie mamy jedynie handlery, które mapujemy, czyli dla każdej klasy rejestrujemy sobie handler, przypisujemy to zwyczajnie do zmiennej, a w momencie, kiedy chcemy go wywołać, to pobieramy sobie klasę, konkretną klasę tej komendy, znajdujemy dla niej handler i rzucamy wyjątkiem, jeśli go nie znajdziemy, i go wywołujemy. I tylko tyle potrzebujemy, żeby już pierwszy element architektoniczny mieć na miejscu. Zauważcie, że stworzyliśmy właściwie trzy klasy, ale one już zaczynają powodować, że ta architektura zaczyna żyć, że ona już definiuje jakiś kontrakt komunikacji, jakiś sposób, w jaki będziemy ten system po prostu dalej rozwijali. I czego potrzebujemy dalej? Dalej potrzebujemy chociażby na przykład domeny, czyli w module account tworzymy sobie naszą encję account i kontrakt komunikacji z nią, czyli account repository interface. Czyli zdefiniowaliśmy już tak jakby koncept domenowy oraz kontrakt, w jaki sposób ten koncept taki będzie w projekcie przetwarzany. I teraz co widzimy w kodzie? W kodzie widzimy prostą rzecz. Znowu, praktycznie jedna metoda, account repository interface, znajdź mi to po ID-ku, i konstruktor
Właściwie tutaj nic nie ma. Tu nie ma żadnych getterów, tu nie ma żadnych haserów, nie ma żadnych isserów, nie ma żadnych innych metod. To definiuje właśnie tylko agregat, który możemy stworzyć i generalnie rzecz biorąc dodać do repozytorium, tak? Niczego więcej nie potrzeba. Dalsza rzecz to jest to, że skoro już mamy jakiś zalążek domeny i kontakt tej komunikacji, to potrzebujemy tej warstwy aplikacyjnej, czyli tego, że faktycznie można było wystawić na zewnątrz tą domenę w formie pytam o stan albo mówię zmień się. W związku z czym tworzymy kontrakt query, czyli interface query, account query interface oraz komendę setup account oraz handler setup account. I znowu, co w tej klasie się będzie znajdowało? No i jak się domyślacie, niewiele. Dlaczego? Dlatego, że w komendzie potrzebujemy po prostu tych samych danych, to jest po prostu zwyczajny DTO, które będzie nam przekazywało te informacje do handlera. Także potrzebujemy ID e-maila i tak je przetwarzamy. W PHP 7.4 swoją drogą, to powiem, można było już slajdy zaktualizować. Można tu będzie sobie elegancko wrzucić inta i stringa, także elegancko. I w handlerze co robimy? Tylko to. Kontrakt komunikacji jako zależność w handlerze i stwórz to konto na podstawie danych z komendy, po czym dodaj je do repozytorium. Zauważcie, że po raz kolejny tu nie ma ani słowa na temat jakiejkolwiek persystencji. Tu nikt nie powiedział w ogóle, nawet słowo baza danych jeszcze nawet nie padło. Baza danych, jakiekolwiek kolejka, Kafka, tu nie padło jeszcze ani razu takie słowo, tak? A zauważcie, że już się zbliżamy powoli do tego, że mamy praktycznie całą aplikację napisaną. Znaczy, przynajmniej jest ten feature. I w query, co robimy? W query właśnie tutaj jest ta kluczowa rzecz właśnie z CQRS-a, że definiujemy sobie kontrakt, tak jakby pytania naszego systemu o to, czy istnieje takie konto z takim e-mailem. I my co zwracamy? Nie account, tylko oddzielny model. Ponieważ nawet jeśli konto tworzymy w jeden sposób, to potencjalnych pytań, jakie możemy zadać systemowi, jest o wiele więcej. Czyli może być taka sytuacja, że tworząc konto z ID e-mailem, możemy zadać pytanie, daj mi raport, jakie są maile, daj mi raport, z jakich są domen, daj mi nawet raport wszystkich maili, które są z ID-kami podzielonymi przez 3. Żaden problem. Pytań możemy zadać bardzo dużo, być może zapis będzie jeden, albo być może zapis będzie 3, a pytanie jedno. Możemy te oba elementy systemu skalować niezależnie, bo one w żaden sposób takie od siebie w kodzie nie zależą. Kolejna rzecz to jest właśnie to, że właśnie teraz dochodzimy do kluczowego elementu, w którym projektujemy infrastrukturę, czyli dostarczamy już faktyczne implementacje. I co my tu mamy? Mamy kontroler, no bo jednak jakoś musimy tą akcję zrobić. Mamy DBA-owe, czysto SQL-owe query i mamy też ORM-owe repozytorium. Więc znowu, co będzie w tych klasach? I standardowo niewiele. Dlaczego? Dlatego, że w ORM-owym repozytorium przyjmujemy sobie Entity Managera jako zależność i jedyne, co musimy zrobić, to wyciągnąć z niego sobie tą klasę. Wszyscy nieraz pisaliśmy, że pewnie taki koniec, kto nie korzystał z Doctrina nigdy? Okej, okay, pojedyncze ręce, także raczej większość korzystała. Także po prostu w ten sposób wyciągamy po prostu obiekt account, czyli tą entity account zmapowaną w Doctrinie, z takim ID-kiem. Tylko tyle potrzeba. I zauważcie, że nigdzie w całym tym projekcie ten projekt nie ma nawet pojęcia, że tam jest jakiś Doctrin, że tam jest jakiś SQL. On po prostu mówi find by ID. A czy to będzie plik, czy to będzie baza danych? Nieistotne. I teraz znowu, jeśli chodzi o query, znajdź mi to po e-mailu. Zrób selecta where email równa się e-mail, zbinduj elegancko parametry, po czym zrzuć ten account view. Znowu, nie ma żadnych w ogóle powiązań między tymi elementami. Możemy zadawać te pytania niezależnie i nasze repozytorium nie puchnie. Nasza entia nie puchnie. W naszej entii nie ma nic związanego z pytaniami. I to jest naprawdę super rzecz, że zauważcie, że te wszystkie gettery, te wszystkie jakieś tam informacje, które musimy potencjalnie zawsze wyciągać, że robimy z ORM-a jakieś pytanie, daj mi ten obiekt, a potem zwróć responsa, get ID, get name, get display, get email, get wszystko, tak? Zupełnie tego nie ma, bo ten model zoptymalizowany jest pod pytanie, które chcesz zadać. I kolejna rzecz, kontroler. Kontroler, jedyne czego potrzebuje, to jest w naszym wypadku command bus, plus router, żeby wygenerować powiedzmy jakiegoś tam URL-a. Ale to jest akurat z punktu widzenia tego przykładu nieistotne, ponieważ mamy tutaj metodę setup action, generujemy sobie jakiś IDIC, bo to jest jedna z takich, dopowiem, bardzo istotnych rzeczy, że w przypadku command, komenda powinna zawierać wszystkie informacje, dopowiem, których potrzebujemy do stworzenia tak jakby danego elementu, w związku z czym tutaj nie możemy polegać na jakimś żadnym autoinkremencie,
Albo Snowflake, albo UID, albo jakikolwiek inny element, ale w sensie IDki powinny być raczej generowane wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że zauważcie, że my tutaj zrobiliśmy sobie IDka, wyciągnęliśmy sobie payload z requestu, stworzyliśmy komendę używając tego IDka i z e-maila z payloadu i powiedzieliśmy basowi, wyślij. Tu nie ma żadnych szczegółów. Tu nie ma niczego związanego z obsługą tego otworzenia konta. Po prostu ja w tym momencie wyciągnąłem z requestu czysto technicznego realną intencję tego endpointu i opakowałem ją w komendę i ją wysłałem. I w tym momencie ta komenda już jest dokładną intencją moją, co ja chciałem dokładnie zrobić. Ja zrozumiałem ten request HTTP-owy i niezależnie od tego, czy to był request HTTP-owy, czy to była jakaś konsolowa komenda, czy cokolwiek innego, cały czas byłaby ta sama komenda. Bo ta komenda, ona definiuje tą intencję, którą chciałem zrobić, a intencja jest niezależna takiego od medium. Jeśli powiem wam na przykład, że chciałbym, nie wiem, na przykład kupić od was jakąś rzecz, to czy wam powiem na przykład to ustnie, czy wyślę wam maila, czy wyślę wam list, czy jest opisane, jest nieistotne. Chcę kupić. To jest to, co moje medium, czy mój głos, czy mój podpis, czy cokolwiek innego, to jest ta właśnie intencja z tego, co się z tym miało stać. I w tym momencie sobie jeszcze do tego generujemy, bo załóżmy, że to jest jakiś API, więc generujemy sobie responsa, HTTP created 201, location, generate account view z tym IDkiem i response jest zwrócony. I kontroler korzysta tylko z tych elementów, które ma, nie musi się pytać żadnego innego zewnętrznego systemu o to, czego potencjalnie potrzebuje. I zauważcie jedną bardzo ważną rzecz, bo siedzimy sobie z wami na temat tego kodu, jakieś fajne komendy, handlery, jakieś tam inne warstwy, nie? Nie padło jeszcze ani razu słowo framework. Tu w ogóle nie było mowy o jakiejkolwiek Symfony. Czy to Symfony, Zend, czy jakikolwiek inny Laravel, nie padło jeszcze nawet takie słowo. Dlaczego? Właśnie dlatego, że w tym momencie zbudowaliśmy biznes naszej domeny. W tym momencie zbudowaliśmy naszą aplikację, a dopiero teraz będziemy ją faktycznie konfigurowali tak, żeby ona faktycznie bezpośrednio działała. I teraz jak to zrobić w Symfony? Otóż po pierwsze, zacznijmy od routera, potrzebujemy chociażby jakiejś ścieżki. No więc powiedzmy, robić to post na endpoint accounts, który będzie wywoływany przez service account controller z akcją setup action. Tylko tyle potrzebujemy i już nasza aplikacja powiedzmy wie, że ma uderzyć w to miejsce. Tylko cały czas, nie mamy na przykład jeszcze tych serwisów, więc teraz co zrobimy dalej? Dalej, domyślny widok services YAML w Symfony wygląda w ten sposób, tak? Czyli mamy włączony auto-wiring, mamy włączoną auto-konfigurację i cały katalog projektu jest konfigurowany pod to, żeby był auto-wirowany i auto-konfigurowany. Jak sami widzicie, ja, żeby powiedzieć, że nie jestem fanem auto-wiringu, to nic nie powiedzieć. Dlatego dla mnie ten kod po prostu jest na czerwono, do wyrzucenia, tak? Chodzi generalnie po prostu o to, że auto-wiring to jest taka bardzo złudna rzecz. To się wydaje, że to oszczędza nam czas, po czym okazuje się, że w momencie, kiedy zaczniemy z niego korzystać, bardzo często zespoły po prostu płyną na tym auto-wiringu, bo w momencie, kiedy nie muszę się martwić o to, jak daną zależność dostarczyć, tylko wystarczy, że zrobię interfejs w konstruktorze i ona sama się tam pojawi, to momentalnie pojawiają się po prostu złamanie warstw, czy jakieś właśnie złamanie izolacji, bo jest tak łatwo to przekonać. Ja naprawdę uważam, że to, co się dzieje w auto-wiringu, można swobodnie w kilka godzin maksymalnie przepisać na czy YAML, czy XML, czy cokolwiek innego. Także naprawdę uważam, że w projektach, przynajmniej takich, z których ja jestem, tak? Ja po prostu staram się nie pracować w projektach, które nie wiem, trwają miesiąc czy pół roku, tylko raczej takich, które mają trwać latami, które mają ewoluować. Dlatego mówię, dla mnie auto-wiring nie jest żadnym zyskiem. Jeśli ktoś z was pracuje w miejscu, w którym po prostu trzeba napisać aplikację szybko i trzeba po prostu dostarczyć do niej w ciągu kilku dni, jak najbardziej. W ten sposób można to robić. Po prostu ja nie pracuję w takich projektach, więc po prostu dla mnie takim nie jest to żaden zysk. Dla mnie to jest potencjalna czerwona flaga pod tytułem potencjalnie programiści popłyną na tym. Więc ja muszę o wiele bardziej tego pilnować, jakbym wymusił, tak jakby zależności tutaj takie bezpośrednio opisane. A przy okazji jeszcze można skorzystać z DepTracka do tego, żeby to wszystko wyłapało automatycznie i wrzucić CI-a i w ogóle tego problemu nie mieć. Ale to zależy od tego jeszcze, jaki tooling mamy w firmie. Więc zamieniamy ten czerwony kod na zielony. I wyłączamy cały auto-wiring, wyłączamy całą auto-konfigurację i dodatkowo jeszcze wszystkie serwisy oznaczamy jako prywatne, dzięki czemu nie będzie można w żaden sposób serwisu, który nie jest jawnie oznaczony jako publiczny, wyciągnąć z kontenera. To też jest fajna rzecz. I co teraz robimy? I teraz definiujemy sobie nasze query, w którym w debalu dostarczamy mu połączenie, w ORM-ie dostarczamy mu entity managera, a w kontrolerze dostarczamy command busa i routing. Przy czym, jak widzicie, kontroler jest jedynym serwisem, który jest publiczny, bo tylko ten serwis będziemy musieli faktycznie wyciągnąć w kernelu, żeby móc na nim wykonać metodę.
To jest niestety taki minus, z którym na razie sobie jeszcze nie mam pomysłu, jak poradzić, ale może jeszcze wpadnę na coś lepszego, tak że wszystko mogło być prywatne. W każdym razie, jak widzicie, tylko ten jeden serwis jest publiczny. I teraz co robimy dalej? Dalej definiujemy sobie command busa. I ten command bus, zdefiniujemy sobie handler. Handler tutaj przyjmuje tylko to repozytorium. I w command busie dorzucamy taki najprostszy możliwy mapping, który po prostu zarejestruje nam dla tej komendy, zarejestruje nam instancję tego handlera. Oczywiście to się nie skaluje, bo jeśli tych handlerów to będzie 100, to nie chcemy, że to powiem, tych wszystkich 100 na raz instancjonować, ale z tym też są techniki. Po prostu to jest najprostszy przykład, jak to można zrobić, tak? Powiem tak, zrobienie compiler passa symfonowego, dzięki któremu można sobie lazy loadować komendy, to jest na około tak ze 20 albo 30 linii kodu. To jest naprawdę... Jakby ktoś was chciał to zrobić, to po prostu pinijcie mnie Twitterze, to wam po prostu wkleję. Żaden problem. I co dalej? I w tym momencie zauważcie, że my całą aplikację mamy już zwajerowaną. Czyli rozmawialiśmy długo i namiętnie temat domeny, aplikacji, infrastruktury, całego tego projektu, a w tym momencie napisaliśmy ze 30 linii YAML-a i nasz projekt działa. W tym momencie już można było go odpalić, tak? I teraz właśnie jeszcze w ramach tego, żeby pokazać, tak jakby jak ta architektura potencjalnie mogłaby być rozszerzana, jest ostatni, to powiem, pattern architektoniczny, to powiem, którego wcześniej, o którym wcześniej właśnie nie było mowy, czyli event sourcing, tak? Czyli co na przykład byśmy myśleli, chcieli, żeby ten nasz właśnie ten model accountu, ten agregat accountu był event sourcowany, a nie zapisywany właśnie do bazy, tak? I teraz znowu, jedyne czego potrzebujemy tak naprawdę to zdefiniowanie tego eventu, że account was setup event. I tego i on będzie zwykłym DTOS-em, tak samo jak ta komenda. Po prostu to się stało, to zostaje zapisane w event store i jedyne, czego potem potrzebujemy, to jest to, żeby za naszym repozytorium zrobić po prostu, zamiast źródło z bazy danych, zrobić źródło na przykład z event store'em. Na przykład po stronie query, na przykład zamiast pytać bazę danych, zapytać projekcję, która się na ten temacie danych wygenerowała. Więc zauważcie, że ta cała architektura, ona dalej może spełniać tę samą funkcję, a jeśli chcielibyście, że dołożyć coś gdzieś z tyłu, z przodu, z boku, czy nawet w środku, to cały czas macie dobrze zdefiniowane klocki, którymi można dalej sterować bez żadnego problemu i w ten sposób, jeśli na przykład za pół roku, czy za dwa lata, czy za pięć lat, ktoś do was przyjdzie i powie, słuchaj, wiesz co, chciałbym coś w tym projekcie zmienić, to wiesz, żaden problem, po prostu porozmawiajmy o tym, czego potrzebujesz. Bo ja mam miejsca, nie jedno miejsce, mam ileś tam miejsc, dziesiątki miejsc właściwie, w których ja mogę podjąć decyzję, bo ta decyzja na żadnym etapie projektowania tego projektu nie została mi zabrana. Na żadnym etapie tego projektu nie ma czegoś w stylu, no dobra, to już użyłem tego command busa z frameworka i już więcej nie mogę zrobić, w sensie mogę jakiegoś eventa puścić, nie? Nie. Command bus jest mój, interfejs jest mój, query jest moje, repozytorium jest moje, ja na każdym etapie mam możliwość podjęcia decyzji. Na każdym etapie jako architekt mogę powiedzieć, słuchajcie, mogę to zrobić. I powiem tak, nie wiem, czy to widać, ale mnie to naprawdę bardzo pomaga w pracy. Także trochę może mi się oczy świecą, no powiem, ale to widać, że się podierałem. Więc słuchajcie, temat jest taki. Więc to się wydaje proste. To się wydaje proste. Bo to znaczy, że jest proste. Tylko po pierwsze, w realnych projektach, tam gdzie jest realny biznes, jest problem, który polega na tym, że zrobienie tego prosto nie jest łatwe. I to jest właśnie coś, o czym mam właściwie jeden z ostatnich slajdów, czyli cztery pojęcia, które my w branży mylimy. I to można na nich bardzo popłynąć. Proste i łatwe, trudne i złożone. Proste nie jest łatwe. To jest wręcz można powiedzieć tak. Proste jest naprawdę ciężko zrobić. Łatwe jest bardzo łatwo. Znamy taki framework bez nazwisk, nie? Gdzie jest, że to powiem, proste i łatwo, do momentu, kiedy nie jest już proste i łatwo. Dlatego mówię, to jest takie pojęcie, które my często w branży mylimy, że mówię, dojść do takiej architektury w realnym projekcie, przy realnych wymaganiach, jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. I ja też was nie będę czarował, że projekt, tym na przykład obecnie na przykład robię, to jest projekt, który na przykład jest na dobrej drodze, już wiele rzeczy udało się wyprostować, ale w sensie do tego, co tu jest pokazane, not even close. Także to jeszcze się pewnie zejdzie z parę miesięcy, żeby to faktycznie wyprostować do końca, tak? A cały czas w międzyczasie muszą podstawiać kolejne funkcje biznesowe. Także to nie jest łatwe, ale to jest właśnie ten cel, który generalnie warto osiągać. Ja na przykład dlatego na przykład mam właśnie swoje side projekty, dopiero prywatne, które tam sobie po godzinach piszę, po to właśnie, żeby mieć takie pole minowe na testowanie takich właśnie pomysłów,
Właśnie na tym polu mi nawet się sprawdzi, jeśli wszystkie moje wymagania, które powiedzmy są o wiele bardziej czasami dziwne dla Państwa wymagania projektowe, bo ja celowo je robię takimi dziwnymi, żeby je przetestować, jeśli one tam zadziałają, to ja wiem, że ja mogę co najmniej przyjść i pogadać o tym z programistami w moim zespole. W momencie, kiedy nie mam tego proof of conceptu w moim projekcie, kiedy nie mogę poznać tego przypadku, bo ja nie przeszedłem tej drogi, to jest problem. Bo nie powiedzieć, wiecie co, ten event source jest fajny, ale co z tego, skoro nie pokażę wam tak jakby, jakie są w nim problemy. Bo to jest zawsze, problemy są zawsze jakieś, tylko pytanie, to jest właśnie coś takiego, że był gdzieś taki fajny tekst, architecture is a trade-off. Czyli architektura zawsze jest jakimś, powiedzmy, dobra, ktoś mi poratuje tłumaczenie słowa trade-off. Architektura to zawsze są jakieś ustępstwa. To jest zawsze jakieś coś za coś, tak? Tu jest być może fajnie, ale może będzie trudno wytłumaczyć to programistom, którzy nigdy tak nie robili. Może będzie fajnie, bo będzie łatwo, ale będzie to trudno zintegrować z jakimiś tam legacy systemami, które wymagają, żeby na przykład coś się działo inaczej. To jest wszystko zawsze ustępstwo, to jest wszystko zawsze w jedną lub drugą stronę i to jest tylko kwestia tego, że dobry architekt w sposób nie jest w stanie tym dobrze balansować. Ja wierzę, że przynajmniej próbuję dobrze to robić. Dlatego w tym momencie zapraszam do zadawania pytań. Pytanie. Momencik jeszcze, będzie boks. Co? 20 punktów w ramię, 100 punktów w głowę. Dzięki za prezentację. Słuchaj mnie? Włączony, czy nie? Raz. 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 Wiesz co, zadaj pytanie i powtórzę. Dobra, więc mam pytanie odnośnie query, no nie? Bo ty miałeś taki, o słuchaj chyba, ty miałeś taki prosty przykład, że wyciągałeś dwie kolumny w jakiejś tam SQL-ce, no nie? Tak. I załóżmy, że na przykład mam relację w bazie, no bo wiem, że możemy sobie mieć osobną bazę do odczytu, osobną do zapisu, ale załóżmy, że mam na tyle mały projekt, że nie warto to robić i nie chcę tego wydzielać, tylko chcę z jednej bazy czytać i do jednej zapisywać, nie? I mam relację i teraz wyciągam sobie to SQL-ką i chcę właśnie zwrócić DTO. I nie wiem, powinienem to rozdzielić na dwa query, czy nie wiem, mieć DTO, w którym mam kolekcję innych DTO? Jak? No to jest uwaga, to zależy. Od czego? To zależy właśnie, o widzisz, dobre pytanie. To zależy się od tego, sobie coś chcesz osiągnąć, nie? Pytanie na przykład, czy ten join, który robisz, jest częścią, powiedzmy, semantycznie jednej operacji, czy na przykład, czy jest to na przykład agregat, który tylko robi join na przykład do czegoś, powiedzmy, co należy do tego agregatu, czy po prostu, czy próbujesz na przykład, nie wiem, zrobić na przykład jakieś po prostu query przez całą bazę, jeszcze jakieś, unionami dopychasz dane po prostu, wiesz, do tego DTOS-a. Nie, to jest raczej jedna operacja. Tak, więc jeśli to jest jedna operacja przy, powiedzmy, semantycznie połączonych danych, jak najbardziej może być to jedno query. Bo to jest na takiej zasadzie, że widzisz, że w momencie, kiedy masz tego typu query'a, nawet jest tak, że nawet jeśli masz model do zapisu, tego, ten accountowy, a na przykład masz query accountowe, to nikt w sensie na przykład nie broni zrobić oddzielnego w ogóle query, to będzie się nazywało po prostu na przykład report query. I ty po prostu dosłownie na przykład robisz sobie po prostu, wiesz, query z 15 joinami przez całą aplikację, bo ty potrzebujesz takiego raportu, ale cały czas ten twój raport jest generowany na podstawie tego data store'u bez żadnego problemu, bo możesz to zrobić, nie? Nie musisz nigdzie w modelu zapisów, w żadnych encjach niczego rzeźbić, tylko po prostu mówisz, potrzebuję takiego raportu, czyli potrzebuję, nie wiem, listy samochodów, których właściciele przez 3 ostatnie lata wypożyczyły nas cokolwiek, ale tylko takich, którzy w jakimś innym systemie mają jakąś tam flagę napisaną, nie? Którą masz gdzieś tam w innej tabeli, nie? Żaden problem, możesz to zrobić. Okej, czyli nie spłaszczać tego obiektu, tylko mogę mieć kolekcję na przykład innych DTO. Znaczy, jeśli wsadzisz jeden widok, drugi widok, ja na przykład z tym żadnego problemu nie widzę. Nie wiem, Norbert, widzisz problem z tym? Norbert widzi, ja nie widzę. Okej, dzięki. Oczywiście, wiesz, cały czas, to zależy. Słucham? Mikrofon. Proszę do mnie. Cyk, proszę bardzo. Okej, szybkie pytanie. No tutaj w tym przykładzie konkretnie, w którym miejscu należałoby zrobić walidację danych, na przykład, które nam przyszły przez tego posta? Znowu, tam gdzie powinieneś. I to ja wiem, że to nie jest nieodpowiedniane pytanie, ale wiesz, bo to jest to pytanie, nie? To jest to, słuchaj, jak masz architekturę wielowarstwową, to pierwsze pytanie, które dostajesz, muszę już schodzić ze sceny? Okej. Okay. Ostatnie pytanie w takim razie. Jak masz architekturę wielowarstwową, nie? To właśnie jest pierwsze pytanie, a gdzie robi walidację? No i pytanie, tam gdzie potrzebujesz.
Czyli na warstwie infrastruktury walidujesz request, nie? Czyli w ogóle poprawność tak jakby całego procesu, nie? Więc tam jest walidacja requestu. Na warstwie aplikacji, jak tworzysz na przykład komendę, masz na przykład walidację tego, że komendy są prawne, nie? Bo można już na etapie tworzenia komendy, możesz na przykład to stwierdzić. Na warstwie domeny masz walidację reguł domenowych, nie? Czyli mówię, walidacja każda tam, gdzie ona odpowiada, tam, gdzie jej potrzebujesz. Makes sense. I to zależy oczywiście. No niestety, znaczy powiem tak, zapraszam do zadawania pytań, ale niestety do PM musimy już kończyć, także do PM kłaniam się nisko i mam nadzieję, że coś się udało wyjaśnić.